Zebraliśmy się, aby świętować nasze święcone parafialne. Jest to doroczna uroczystość, która łączy nas przy tym stole, na którym położone są jajka za chwilę poświęcone, a także i pieczywo wielkanocne. Tak jak w sobotę wielkanocną przed niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. Za chwilę przełamiemy się jajkiem poświęconym. Symbol nowego życia. I przy tej okazji, jak już każe tradycja nasza polska, złożymy sobie najserdeczniejsze życzenie. Cóż można wam życzyć? Można wam życzyć i trzeba życzyć przede wszystkim obfitości łask Bożych od zmartwychwstałego Chrystusa. W roku wiary, który zapoczątkował papież Benedykt XVI, trzeba czynić wszystko, aby w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach i w naszej wspólnocie parafialnej wzrastała wiara święta. Abyście byli, tak jak tutaj, pięknym zespołem, również wspaniałymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Takie jest przesłanie Ewangelii i takie jest zadanie każdego z nas. I tylko tego wam życzę. Jeżeli Bogiem będziemy na co dzień żyli, wszystko będzie układać się nam dobrze. Bo kto Boga raz wybrał, musi go wybierać w każdy dzień. Bo jesteśmy ludźmi grzechu, ludźmi słabości. Ale kto Boga ma w sercu, to wtedy jego sprawy są zawsze na właściwym miejscu. My jesteśmy z Londynu, urodziłyśmy się tutaj. Mamy Polaków, rodzice Polaków. I my I należymy do występu Orląt. Już od 4. roku życia. Dzisiaj było występ. Dzieliłyśmy się jajkiem święconym i był ksiądz podesłał. Tak, i on święcił nas jajka. I no, był występ. Tutaj jest dobra energia i że mamy tutaj polski klub i kościół, to mamy... Jesteśmy okej. Nazywam się Marek Mendel, jestem prezesem Rady Administracyjnej parafii na Bala w południowym Londynie. Dzisiaj zorganizowałem razem z Radą Duszpasterską święcone parafialne dla naszych parafian, więc dzisiaj wszyscy z naszej parafii mogli przyjść i za darmo zjeść kawę, ciasto, herbatę, mogli oglądać nasze dzieci, które tańczą w zespołach Laikonik i Orlęta. I jeszcze po prostu
chcemy, żeby nasza parafia, ludzie wszyscy, którzy są w naszej parafii, czuli się jak u siebie w domu tutaj. Dlatego po prostu organizujemy takie coś dwa razy w roku. Raz w okresie Bożego Narodzenia organizujemy opłatek parafialny, a w okresie Wielkanocy święcone parafialne. Tak, ja jestem z Olsztyna, z Warmii i Mazur. Ja też jestem z Warmii i Mazur, ja jestem z Elbląga. Jak długo jesteście w Anglii? 8 lat prawie będzie w czerwcu. Ja tutaj przyjechałam, kiedy miałam 5 lat, więc trochę dłużej jestem w Anglii. No dzisiaj była uroczystość z okazji Dnia Wielkiej Nocy, chociaż już 2 tygodnie po Wielkiej Nocy, ale tańczyliśmy razem z zespołem Orlęta. Polskie tańce tradycyjne, akurat jesteśmy w stroju łowickim. Piękne. Bardzo pięknym, wyszywanym. Nowym właśnie. Nowym no, nowe tańce. Ja tańczę 3 lata, więc niedługo i tak nie zawsze mogę uczęszczać z powodu pracy. No ale staram się jak najczęściej być, jak tylko mogę. A Kasia chyba trochę dłużej. Tak, trochę dłużej. Już 14 lat chyba tańczę. No. Od najmłodszej grupy teraz do najstarszej. Chcielibyście kogoś pozdrowić? Pozdrawiam fotografa. I dziadków, oczywiście. A tak, i męża. No i całą parafię balam. Mam na imię Apolonia Mendel. A ja Jessica Rachwał. I jesteśmy członkami zespołu Orlęta i właśnie dzisiaj występowałyśmy na parafialnej okazji, na jajku świątecznym, więc no dzisiaj po raz pierwszy tańczyliśmy jeden taniec, jak się nazywa? Łowicz. I to mieliśmy premiera z tego tańcu łowickiego. W nowych strojach, które właśnie były sprowadzone ostatnio, więc piękne są po prostu te stroje. Ja tańczę od 4 roku życia. Zaczęłam od tej najmłodszej grupy. No, ja chyba od 5 roku życia też. I znamy się od zawsze też. I co wam daje ten taniec i spotkania z Polakami? No po prostu to, że możemy czas spędzić z ludźmi, z którymi jest fajnie. Zawsze gdzieś idziemy na jakieś imprezy razem też. Jesteśmy jak jedna rodzina prawie. Basia jest tak jak nasza druga mama. Można powiedzieć. I lubimy jeździć na różne festiwale do Polski. Byliśmy też we Włoszech. Tak. Fajnie było właśnie też. Więc wszędzie jeździmy, występujemy na ślubach, na różnych okazjach, urodzinach i tak dalej. Lubimy się spotykać z różnymi Polakami po całym świecie też, co też tańczą w takich zespołach. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę w Czchowie, rodzina Mendlów i wszystkich w Warszawie też. Z rodziny Jaczewskich też. A ja chciałabym pozdrowić całą rodzinę w Polsce, w Świnnej, koło Żywca i w Gilowic i też w Warszawie i rodziców tutaj. Z Polski pochodzę, z Polesia, które nie należy teraz do Polski. Zostałam po prostu obudzona pewnego dnia, 10 lutego, 39 bodajże roku, po północy, o 3 godzinie i wywieziono na Syberię. Przychodzić sami z rodzeństwem. Takim sposobem znalazła się pani tutaj w Anglii. I takim sposobem, bo pewnie bym nigdy nie była w Anglii, gdyby Polska, prawda, była, nie było wojny, prawda, i to mieszkałam na Polesiu. Nazywam się teraz po mężu Rozwadowska, Wiktoria, mam na imię. Tu w Anglii jestem już prawie całe życie, bo przyjechałam mając 22 lata. Byłam w wojsku, pod Monte Cassino brałam udział też. Pracowałam w szpitalu jako sanitarka. A teraz jestem już na emeryturze, ponad 20 lat. Podobijam do 90. Chcieliśmy się zapytać, dlaczego pani tutaj przyszła dzisiaj? A bo my tutaj co roku przychodzimy na Boże Narodzenie, na opłatki i później na Wielkanoc dzielimy się jajkiem. To już weszło tak w taką tradycję po prostu tutaj, bo najpierw był ten klub kupiony, a potem kościół, bo klub z
zarobił na kość. Lub zarobił na kość. Tutaj przeważnie, nawet tutaj występowaliśmy na tej scenie. Pani też? Ja też występowałam. Imprezy były, tak. Śpiewałam, jeździłam też tutaj z takim, taki zespół tworzyliśmy i jeździliśmy po szpitalach. Śpiewaliśmy polskie piosenki, ponieważ tutaj całe wojsko właściwie przyjechało tutaj, stąd później rozjeżdżali się po wszystkich innych krajach żołnierze, prawda, ale niektórzy też, dużo było rannych, których trzeba było, prawda, pocieszyć, zabawić, no tak. Którzy też nie znali, bo ja do dziś nie znam angielskiego tak perfekt, bo jak pracowałam, to jeszcze znam, a teraz tylko po polsku rozmawiam, polskiego radia słucham, polskiej telewizji i właściwie to, co umiałam, to zapomniałam. Proszę Państwa, młodzież zbiera dziękujemy serdecznie Pani, dziękuję. A nazywam się Janina Stawicka, pochodzę z Polski, z Pomorza, z Grudziądza. A ja nazywam się Mirka Mendel, pochodzę z Warszawy. Należymy razem do Rady Parafialnej. Co roku udzielamy się, organizujemy, pomagamy w organizacji właśnie takiego, jak takie dzisiaj święto, takiej imprezy. Tak? Bardzo się cieszymy, że możemy pomóc. Cieszymy się, że bardzo dużo ludzi przychodzi, bardzo dużo dzieci przychodzi na tą imprezę. Jesteśmy ogólnie zadowoleni, że nasza praca nie idzie na marne, możemy ich poczęstować ciastem, ale... Dzień dobry, nazywam się Barbara Klimas, po mężu Sawyer, więc Barbara Klimas Sawyer. Jestem tutaj w Anglii całe życie właściwie, bo chociaż urodziłam się we Włoszech, we wojsku Andersa, rodzice przyjechali z wojskiem Andersa tutaj ze mną na ręku jako dzidziusz, jestem tutaj całe życie po wojnie. Co tu organizuję? Ja tutaj organizuję zespół Orlęta, zespół pieśni i tańca już od 40 lat. To jest nasza 40-rocznica. Tańczą dzieci w Młodych Orlętach od lat 5 do 14, a potem w Orlętach od 15 do 30 kilku. I jest bardzo nam wesoło, robimy różne wiązanki. Dzisiaj wystąpiliśmy w parafialnym, naświęconym parafialnym na Balam i było bardzo fajnie. Orlęta ćwiczą na Balam w klubie Białego Orła przy parafii Chrystusa Króla. Ćwiczymy raz na tydzień, we wtorki, Orlęta Summit, to znaczy to jest ten zespół starszy od wieku 15 do 30 kilku, tak jak mówię, zapraszamy chętnie nowych ludzi, czy umiecie tańczyć, czy nie, czy umiecie śpiewać, czy nie, my was nauczymy. A jeżeli chodzi o dzieci, to we czwartki spotykamy się między 5 a 7.30, trzy grupy, zaczynają najmłodsze, potem następne i następne, od lat 5 do 14, też zapraszamy.